Dzień dobry Państwu, witam Państwa z Białegostoku, sprzed przystanku komunikacji miejskiej, przy którym stoją rowery. Jest to wypożyczalnia miejska rowerów. Tą wypożyczalnię zorganizował Urząd Miejski, wydając 4,5 miliona złotych na 300 rowerów. Biorąc pod uwagę cenę tego roweru, 200 zł, można za 4,5 miliona zamiast 300 rowerów kupić 22 500 rowerów. Albo licząc po 3000 zł za rower elektryczny, można kupić 1500 rowerów. Tak jak widzicie, w Białymstoku żyje się na kredyt. Autentycznie żyje się na kredyt, dlatego że Białystok z podatków zbiera między 100 a 150 milionów złotych. Te wszystkie inwestycje są robione po prostu na dotacjach, do których trzeba dołożyć, a resztę bierze się w banku na kredyt. O tych rowerach mogę powiedzieć jeszcze to, że jest ryzyko nimi jeździć, dlatego że wzięcie tego roweru do jazdy łączy się z akceptacją regulaminu. Zniszczenie, kradzież lub jakieś uszkodzenie łączy się z koniecznością naprawy tego roweru i wtedy można zapłacić karę 1770 zł za, tak jak powiedziałem, zniszczenie, uszkodzenie bądź kradzież tego roweru. Przejdźmy się dalej, zobaczmy jak to wygląda. Tutaj pytanie, czy jeżeli komuś odpadł taki baner przyczepiony, to też będzie się liczyło jako uszkodzenie roweru i podlegało karze 1700 zł za uszkodzenie roweru. Chciałbym jeszcze skwitować to wszystko tym, że w Białymstoku jest ogromne bezrobocie. I pierwszym problemem tego miasta nie są rowery, a jest bezrobocie. Za kwotę 4,5 miliona złotych w Białymstoku można byłoby zorganizować pracę przynajmniej dla 200 osób. Przynajmniej. Natomiast miasto żyje na kredyt i ten kredyt trzeba będzie prędzej czy później spłacać. Albo droższymi cenami za wodę, za śmieci, to już w tej chwili mamy miejsce, i za bilety komunikacji miejskiej. Dlatego ten tutaj tak ładnie wyglądający parking dla rowerów, pozornie świadczący o rozwoju miasta, tak naprawdę jest robiony po prostu za pieniądze kredytowe. I robią to firmy, które współpracują z Urzędem Miasta. I po prostu podatkowe pieniądze są wydawane na te rzeczy, zamiast dać na to, na co tak naprawdę w Białymstoku pieniądze są potrzebne. Młodzież kończy uczelnię i w tym mieście ani jedna złotówka nie została wydana na stworzenie miejsc pracy, zakładów pracy, a wręcz przeciwnie, Urząd Miejski po prostu likwiduje rynki i bazary, likwiduje miejsca pracy, które mieszkańcy tego miasta sami potrafią sobie stworzyć. Budowa w Białymstoku opery, budowa w Białymstoku stadionu, też na kredyt, świadczy o tym, że w ogóle Urząd Miasta nie liczy się z tym, że będzie to trzeba po prostu kiedyś spłacić. A za te pieniądze można byłoby rozwiązać w tym mieście, w Białymstoku, wiele problemów. Przede wszystkim problem z bezrobociem. Ta inwestycja dotycząca tych rowerów, biorąc pod uwagę inne nietrafione inwestycje, moim zdaniem jest troszeczkę lepsza, dlatego że może mieć wpływ na zwiększenie liczby studentów w Białymstoku, bo będą mieli darmowe przez 20 pierwszych minut jeżdżenie na tym rowerze, ale tak naprawdę w naszym mieście już nikt nie chce studiować. Zwalnia się wykładowców z Uniwersytetu w Białymstoku i zwalnia się wykładowców na Politechnice, więc prawdopodobnie postawienie tych rowerów tutaj w Białymstoku ma zachęcić studentów z całego świata, żeby studiować w Białymstoku, żeby mogli poruszać się po mieście przez te 20 minut pierwsze, nie płacąc za bilety komunikacji miejskiej. Czyli to nie jest inwestycja tak naprawdę dla mieszkańców, tylko to jest inwestycja, żeby ratować tych profesorów, doktorów, asystentów pracujących na uniwersytetach z legitymacją Platformy, SLD czy PO, żeby nie stracili po prostu pracy.